Dzień dobry, witam Was serdecznie, widzowie. Troszkę nietypowo, jak widzicie, cały nasz wykusz, poznikały puchary, poznikały medale, bałwanki, gwiazdki, choinki. Kochani, no piękny czas idzie. Nie chcę się wzruszyć, bo mam taki odcinek, że nachodzą mnie różne refleksje, kochani, a no nie chciałbym w smutnym tonie tego odcinku zrobić. Takie przesłanie mam troszkę w tym odcinku, kochani, przez tych parę lat naszego pobytu z Wami, przez tych kilka lat śledzenia naszych losów, trafiały się różne dziwne historie i na Facebooku, i na YouTube. Słuchajcie, musieliśmy uciekać do ostateczności, blokować Was, banować. Natomiast dzisiejszy odcinek jest o tyle nietypowy, że jakby okres świąt, okres Bożego Narodzenia to taki troszkę czas przebaczania. Warto zrobić taki troszeczkę taki spis z natury, taki inwentarz, co było fajne, co było złe. Zresztą do takich refleksji też nakłania koniec roku. Kochani, szabelki rosną, zastanawiacie się, gdzie są, już Wam mówię, Kudek z Nasią jest na treningu, natomiast my z Gudkiem za moment startujemy. Siema, Gudku. Natomiast celowo nie zapraszałem Gudka do tego odcinka, dlatego że odcinek z typowymi życzeniami świątecznymi jeszcze przed Wami. Daliśmy Wam dwa posty tutaj, chcieliśmy, żebyście w tych postach zaznaczyli swoją obecność, żebyśmy wiedzieli, do kogo ten film dedykować. Będziemy go dedykować do wszystkich widzów, ale ci z Was, którzy się w tych dwóch postach znajdą na naszej stronie, Kuba Guciu-Szabowski. Przypominam, kochani, mamy taki fanpage, jest tam nas ponad 10 tysięcy osób. Cieszymy się, że jesteście. Udało mi się wejść w odcinek bez łesa, pomimo że mam trochę oczka mokre, kochani, natomiast chciałbym wam przypomnieć, że na naszym właśnie fanpage Kuba Guciu-Szabłowski zawsze dodajemy to, co najważniejsze w naszym życiu. I tutaj daliśmy dla Was post z tą naszą piękną choinką. Musicie powiedzieć, że mamcia w tym roku pięknie ją przygotowała. Jest taka nienapakowana jak co roku. Zawsze mieliśmy tych bombek, aż się uginały choinki, wszystkiego. Natomiast w tym roku jest typowo takie w chłodnych kolorach biało, biała. Natomiast no, robi na mnie ogromne wrażenie. Robi nam świetny klimat i tak jak mówię, skłania do refleksji. Natomiast kochani, co chciałem w tym odcinku? Chciałem w tym odcinku podziękować bardzo za to, że jesteście. Słuchajcie, 100 tysięcy to już jest naprawdę kwestia czasu. Nie wiem, czy zdążymy, czy nie zdążymy do naszego turnieju w lutym. Natomiast tak naprawdę nie jest to istotne. I tak wiemy, że ogląda nas 3 razy tyle widzów, ile subskrybuje nasz kanał. Natomiast dziękuję, cieszymy się, że jesteście. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom naszych imprez oraz nas, mojej rodziny, osoby, które pomogły nam w roku 2018. No, w rozwoju naszym sportowym, dlatego że nie zwalniamy kroku, jak widzicie, cały czas się rozwijamy. W tej chwili dużo jednostek indywidualnych, natomiast jest całe gro ludzi. Nie chcielibyśmy wymieniać, żeby nikogo nie pominąć, ale ci, którzy oglądają ten film, dokładnie wiecie, o kim mówię. Natomiast mamy swoje anioły stróże w Krośnie, w Częstochowie, w Gryfowie, kochani, w Bolesławcu, są z nami wszędzie. Dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo za to. Natomiast ja przez tych kilka lat, tak jak mówię, musieliśmy się czasami uciekać do ostateczności. Musieliśmy Was, kochani, blokować na Facebooku za, nie wiem, czy jakieś tam niefajne komentarze, czy ubliżanie nam i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, święta to taki czas, kochani, troszkę refleksji, wybaczania, zapominania. I my taką amnestię chcemy zrobić, kochani. Nie wiem, czy mi się uda na kanale, natomiast chciałbym wejść w tej chwili. Chciałbym wejść w tej chwili w ustawienia, kochani, i tam, gdzie są blokowani różnego rodzaju osoby, chciałbym wszystkie te blokady pościągać. Podobnie, kochani, na naszej platformie YouTube. To taki trochę nasz akt
dobrej woli, kochani, dlatego że przypominam wam, że naprawdę staramy się dbać o czystość naszego kanału. Nasz kanał oglądają osoby od kilku lat po osoby w sędziwym wieku. Wiemy, że oglądają całe rodziny z rodzicami, z mamami, z tatami, z dziadkami. Cieszymy się, jak tak jest, kochani, dlatego że dużo dobrego przy pomocy tego kanału możemy zrobić i daje nam to ogromną, ogromną satysfakcję. Natomiast, kochani, wchodząc w społeczność, ja celowo nie obracam do was tego laptopa. Może na sam koniec wam pokażę. Jakbyś, Gudku, mógł tylko ewentualnie na sekundeczkę przybliżyć tylko zoomer. Czekaj chwileczkę jeszcze. Poczekaj chwilkę. Wchodzę w tej chwili, kochani, w ustawienia społeczności. Jest takie miejsce i teraz jakby ci się, Gudku, udało troszeczkę przybliżyć zoomem, tak żebyś widział jednak monitor. Zobacz, da się to zrobić. Spróbuj troszkę przyciągnąć. Nie musi, może być tak, okay. Z grubsza widać. Widać to z grubsza? No, ale tylko laptop. Słuchajcie, w każdym razie, tak, ale widzisz tutaj te niebieskie takie zarysy, tak, widać? Tak. To te niebieskie zarysy, kochani, to jest właśnie Nikodem Zawadka. Zobaczcie, Łukasz Zając. No nie chcemy was wszystkich jakby wymieniać, zmieniać nazwiska, natomiast dajcie wiarę, że w tej chwili ta spora ilość, kochani, zablokowanych osób, czy to na naszych live czatach na żywo, czy to osób, które nie wiem, czy z zazdrości, czy z zawiści, czy z jakichś pobudek, kochani, zobaczcie, naprawdę tych osób jest sporo. Słuchajcie, kiedy nasz kanał ma 100 tysięcy naprawdę najwspanialszej widowni na świecie, to dajcie wiarę, że te wszystkie osoby, które tutaj widzicie, w jakiś sposób próbowały nam naprzykrzać życie. Natomiast, tak jak mówię, święta to taki czas, kochani. Uciu, możesz cofnąć zoom z powrotem? No. Ja w tej chwili, zobaczcie, to co robię, to po kolei te blokady ściągam. I będę tak robił, słuchajcie, do ostatniej blokady na YouTube, do ostatniej blokady na fejsie. To taki troszeczkę nasz, kochani, jakby remanent, taka nasza troszkę wola takiego troszkę, nie wiem, wybaczenia, czy nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, widzowie moi, jeszcze raz, to nie jest odcinek z życzeniami świątecznymi. To jest odcinek, który skłania mnie do refleksji. W tle są kolędy, moje ulubione w wykonaniu braci Golec. Natomiast mamcia z Kudełkiem z Nasią na treningu w Bolesławcu. My z Gudkiem za momencik idziemy na trening indywidualny. A ja bardzo chciałem się z wami jeszcze spotkać i przypomnieć, że życzenia z naszymi szabełkami, kochani, jeszcze wam złożymy. Natomiast przy okazji tego odcinka chcieliśmy, tak jak podziękowaliśmy prędzej osobom, które nam, mojej rodzinie, kochani, bardzo mocno pomagały przez cały rok, naprawdę. Obóz w Krośnie, obóz Polish Soccer Skill, wyjazd na Cypr. Jest naprawdę, kochani, no, mnóstwo tych sytuacji i ja no, nie chcę za bardzo w nie wchodzić, dlatego że mówię, rozkleję się. Natomiast mamy, kochani, naszych stałych takich darczyńców. Jesteście niesamowici. Ja naprawdę nie wiem, co mówić, dlatego że ja osobiście ja jestem dosyć dumną osobą i tak naprawdę mocno musiałem się uczyć, aby potrafić poprosić o pomoc, czy z niej skorzystać. Natomiast zawsze wyjścia są dwa, pamiętajcie, my naprawdę bardzo dużo pracujemy. Piła nożna jest dla nas całym naszym życiem. Całe nasze życie pod tą piłę jest, kochani, poukładane i nikt z nas nie wie, czy będziemy kiedyś mogli poglądać szabełki w telewizji, czy nie, ale wiemy, że tak chcemy, wiemy, że przy pomocy sportu szabełki wyrosną naprawdę na fajne, wspaniałe osoby, na dobrych ludzi. Natomiast po drodze powiemy tak, gdyby nie wy, pewnie robilibyśmy to, co robimy, ale w dużo mniejszym wymiarze. Przypominam wam, że to z waszej pomocy Gutek wyjechał do Anglii grać super piłę. Wchodzę na bardzo niebezpieczny temat. Naprawdę nie chciałbym
Nie chciałbym, kochani, rozkleić tego odcinka. Natomiast główne motto, kochani, to taka troszkę nasza amnestia. Ja cały czas siedzę, kochani, usuwam niki. Niektóre niki są co najmniej dziwne, tak jakby celowo zrobione, słuchajcie, pod jeden komentarz, aby uprzykrzyć nam życie. Natomiast chciałbym, żebyście tylko jedną rzecz wiedzieli, że z komentarzy pozytywnych, z łapek w górę, z tych waszych wszystkich ciepłych słów, Kacper L, piszesz ich mnóstwo, kochamy, dziękujemy. Słuchajcie, prosicie nas o pozdrawianie na filmikach, my bardzo byśmy to chcieli robić, tylko nie mamy pomysłu jak, nie chcielibyśmy nikogo pominąć. Słuchajcie, ostatnio napisał do nas kolega z Górnika Zabrze, z rocznika 2005, prędzej grał w Sparcie Zabrze, prosił o pozdrowienia. Pozdrawiamy serdecznie cały Twój Górnik Zabrze i Ciebie. Natomiast jakby nie chcemy, aby przez to poczuł się ktoś troszkę urażony, że nas prosił, a my tego nie spełniliśmy. Jest Was naprawdę mnóstwo, kochani. To są ogromne cyfry, naprawdę. Tworzymy wspaniałą społeczność. Mamy wspólny cel. Jest to cudowne, piękne i miłe. Naprawdę. Natomiast ciężko mi jest personalnie do Was wszystkich dotrzeć. Dlatego pamiętajcie, jest post na Kuba Guciu Szabłowski. Jeżeli będziecie, jeżeli się pojawicie w tym poście, na pewno z szabłkami złożymy Wam życzenia. Natomiast wracając jeszcze raz, kochani, do kanału, pamiętajcie, że naszym celem jest mieć czysty kanał. Nie pozwolimy go brudzić. Często jest tak, że jeżeli ktoś napisze jeden głupi komentarz, my po prostu ten komentarz usuwamy, dlatego że ja czytam te komentarze. I tak jak pozytywne robią dla nas kawał świetnej roboty, tak, kochani, te negatywne, my je traktujemy naprawdę jak powietrze. Nie wiem, jak chcecie nas ukryć, zrobić nam jakąś przykrość i tak dalej, nie jesteście w stanie. Myśmy się już po prostu na to odpornili. Ten kanał za długo trwa. To jest tak, jak kiedyś powiedział Kuba, no pomocy. Bo próbuje kasować komentarze i próbuje z nami rozmawiać. Kuba Wojewódzki kiedyś powiedział, że on już od dawna nie zagląda do internetu, dlatego że kiedyś go to bolało, potem to po prostu olał, a teraz mu na to szkoda czasu. Ja robię to tylko z jednej przyczyny, słuchajcie. Tylko dlatego, że dbam o czystość kanału. Chcemy, aby te najmniejsze nasze pociechy, które oglądają ten kanał, były wolne od takich przykrych rzeczy. Natomiast jeżeli nam robicie krzywdę, bo wypisujecie jakieś negatywne historie, to powiem Wam, że zupełnie niechcący robicie zupełnie odwrotną robotę. Bo większość takich komentarzy jest podszytych, kochani, tak naprawdę myślę, że może trochę zazdrością. Natomiast słuchajcie, tego usuwania mam naprawdę bardzo dużo. Ten film by długo trwał. Przez tych parę lat nazbierało się tych, słuchajcie, osób zablokowanych naprawdę mnóstwo. Natomiast ja już sobie obiecałem dawno, że na te święta, kochani, robimy remanent i czyścimy nasz kanał. Jak gdyby dajemy Wam po raz kolejny szansę. Natomiast jak nie będziecie chcieli z niej skorzystać, to cały czas ta opcja, aby zablokować, jest. Także, kochani, jeżeli ktoś nie będzie oglądał naszych szabłkowych życzeń, które Wam nagramy, to już teraz Wam składam takie szabłkowe, ciepłe życzenia, żebyście w zdrowiu, w przyjemnej atmosferze, abyście uspokoili trochę tą gonitwę, taką gonitwę, która przypomina trochę pogoń wiatru, słuchajcie. Sam w tej gonitwie brałem udział od jakiegoś czasu. Troszkę się z tego uwolniłem, natomiast słuchajcie, Gutku, ja tu cały czas usuwam. Możesz zobaczyć, która jest minuta filmu? Tak. Jesteś już gotowy na trening, Guciu? Tak, 15. A woda jest przygotowana? Tam jest. Jest wszystko, dobra. Słuchajcie, kochani, w związku z tym, że jest 15 minuta filmu, ja jestem cały czas... Czekaj, Guciu, jak cię jeszcze mam, możesz mi jeszcze na sekundkę przybliżyć? Słuchajcie, ja cały czas, zobaczcie co robię, cały czas te krzyżyki likwiduję, całutki czas, natomiast tych krzyżyków jest naprawdę mnóstwo. Ja myślę, że to naprawdę bardzo długo by trwało. Także Kubuś, witaj z powrotem. A to masz 26 minut
tego, baterii. Tak, natomiast my będziemy już pomalutku ten silnik kończyć. Natomiast jeszcze raz, moi wspaniali widzowie, bardzo wam dziękujemy za to, że z nami jesteście. Słuchajcie, kilka dni temu zrobiliśmy dla was live. Taki graliśmy w FIFA przez blisko kilka godzin. W międzyczasie uruchomiliśmy donaty po raz pierwszy w życiu. Słuchajcie, z tych donatów zdaje się, że około 500 zł brutto wpłynęło, czyli po odjęciu, bo tam dosyć spore są prowizje, około połowę z tej kwoty będziemy mogli przeznaczyć, słuchajcie, na sportowy rozwój naszych szabelków. Pamiętajcie, kochani, że 3 razy w tygodniu jesteśmy na treningu w Lublinie, 120 km. Kudełek raz w tygodniu, w środę na razie póki co. W każdy weekend gramy z naszym Zagłębiem ligę. Nie mówimy tego po to, żeby się żalić czy chwalić, tylko taką drogę wybraliśmy. Natomiast duża pomoc od was i cały czas możemy robić swoje. Także jeszcze raz wam pięknie dziękuję. Słuchajcie, sami musicie przyznać, że to troszkę syzyfowa praca, ale ja podjąłem się ją zrobić i ją zrobię. Także kochani, przywracamy w tej chwili. Gutku, cofnij zoom, proszę. Cofnąłem. Już jest normalnie, tak? Tak. Słuchajcie. Jeszcze moja ulubiona kolenda w tej chwili leci. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, to Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Oczywiście, kochani, film leci spoilerem. Jesteśmy w tym momencie po transmisji naszego wyjazdu na zgrupowanie reprezentacji Polish Soccerski. Słuchajcie, za kilka dni jedziemy do Cetniewa, najprawdopodobniej jadę tam z Gutkiem. Także ci z was, którzy jesteście z okolic północy Polski, mamy szansę się spotkać. Możemy się spotkać w Gdańsku, możemy się spotkać na Helu, możemy się spotkać, słuchajcie, gdzieś w tamtej części świata, dlatego że będę w tym czasie razem z Gutkiem. Guteczku, jakbyś mi wyłączył kamerkę, bardzo bym ci był wdzięczny. Dziękuję ci bardzo. Wyłączył? Wyłączył, tak. Okej. Natomiast ja cały czas robię swoje, jeszcze raz wielkie buziaki dla was, widzowie. Dziękuję, że z nami byliście. Słuchajcie, może wy spróbujcie też jakąś taką małą amnestię, jakieś przemyślenia. Ja, tak jak mówię, przywracam do życia cały YouTube i cały Facebook. Jeszcze raz buziaki, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, pa.